czytam odtajnione opasłe tomy akt sprawy moskiewskiej pożyczki, w transferze ponad 1 milion dolarów dla PZPR SDRP od KPZS w styczniu 1990 roku Roentgen. Pośredniczył KGB, takich gangsterów pozostających w ścisłej relacji z gangiem w Moskwie jak partyjniacy z KCPZPR, co się w dodatku w 1990 roku Roentgen ogłosili socjaldemokracją. Świat nie widział, napisał na Facebooku dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i wiceszef Kolegium IPN Sławomir Cęckiewicz. Zarówno tajne służby, UOP, jak też prokuratura i politycy solidarnościowi mieli pełną wiedzę, kim są Miller, Kwaśniewski i Rakowski, jak blisko powiązani są z Moskwą i co robią z majątkiem PZPR, który był przecież faktycznie majątkiem narodowym. Oddanie ludowi gmachu KCPZPR i budynków Komenda Wojewódzka PZPR było tylko teatrem pod publiczkę, za którym krył się realny skok na kasę. Umożliwienie czerwonym kradzieży majątku, uznanie prawa SDRP do przejęcia majątku PZPR i zezwolenie na funkcjonowanie postkomunistów jako legalnej partii socjaldemokratycznej pozostanie na zawsze aktem zdrady i dowodem na spisek okrągłostołowych elit, podkreślił Cęckiewicz. Mając taki kapitał początkowy, w warunkach zrujnowanego komuną państwa i rodzącej się demokracji można było zakładać gazety, telewizję, wygrywać wybory, prowadzić celebryckie życie. Dzisiaj ci sami ludzie wspólnie pałętają się po ulicach polskich miast w obronie demokracji i wolnych sądów. Wiedzą, co robią, bo gdyby w 1990 roku Roentgen były prawdziwe wolne sądy i prokuratury, to siedzieliby w kiciu. Ich protest to spłata długu wdzięczności. Mało tego. W ostatnim czasie dali swój głos w rosyjskiej telewizji, gdzie Miller, Urban i Wałęsa biadolili o łamaniu demokracji w Polsce i swojej bohaterskiej walce z ministrem Macierewiczem, dodał. Odnaleziono plan LWP pacyfikacji strajków z sierpnia 80 roku. Cęckiewicz, mapy są przerażające. Cęckiewicz w poście powołuje się na notatkę urzędową z 28 sierpnia 1992 roku, sporządzoną przez starszego inspektora Wydziału Pierwszego Zarządu Śledczego UOP-POR. Roentgen przez Mickiego dokument jest podsumowaniem przesłuchania Wiesława Chuszczy, byłego skarbnika Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, SDRP. Jak zanotował przez Mycki, poza protokołem Chuszcza stwierdził, że w momencie, kiedy objął stanowisko skarbnika SDRP, marzec 1990 r., na dwóch osobnych kontach KCPZPR znajdowało się około 10 milionów dolarów amerykańskich oraz około 2-4 miliardy złotych. Decyzją Centralnego Komitetu Wykonawczego SDRP, w skład którego wchodzili w Chuszcza, a Kwaśniewski, Litr, Miller, środki finansowe z konta walutowego zostały przelane na konto złotówkowe, po oficjalnym kursie walutowym NBP. W sumie na koncie złotówkowym znalazło się ponad 70 miliard złotych, czytamy. Odkryto nowe raporty Wojciecha Jaruzelskiego. Cęckiewicz, jeden pomyśleć, że taki zbrodniarz miał państwowy pogrzeb. Depozytariuszem środków przelanych na konto zespołu adwokackiego został członek zespołu adwokackiego, mecenas Brych, który mógł nimi dysponować na pisemne polecenie członków CKW SDRP, Chuszczy, Kwaśniewskiego i Millera. Według oświadczenia Wiesława Chuszczy, już po około miesiąca czasu od chwili przelania pieniędzy na konto zespołu adwokackiego, pieniądze te zostały wydatkowane. Znaczna ich suma została przeznaczona na odprawy dla pracowników, około 30 miliardów złotych,